Panie prezydencie, myślę, że pan zaraz przyzna mi rację. Trochę błędów, tworząc ten system zbiórki, czyli gospodarowania odpadami w Grudziądzu. Przykład, Pszok, najpierw w jednym miejscu, potem w innym miejscu. Proszę, panie prezydencie. I ogłupianie społeczeństwa, bo nie wiadomo, gdzie to zabrać, prawda? Usytuowanie MZK też nie jest najszczęśliwsze, bo jest na skraju miasta. Nie jest najszczęśliwsze. Powinno być gdzieś w środku, prawda? Żeby każdy miał równy dojazd i nie generowałby tyle kosztów. Pszok jest położony przy tak naprawdę trasie średnicowej. Trasa średnicowa jest kręgosłupem miasta. Każdemu, no z każdej części, z każdej dzielnicy miasta wzdłuż tej trasy średnicowej będzie bardzo łatwo przemierzyć i złożyć te materiały do samego Pszoku. Pszoku nie szło wcześniej wybudować, dlatego najpierw był tymczasowo na terenach PUM-u przy drodze łąkowej. W tej chwili jest przy drodze szulce składowej na terenach MZK z uwagi na przepisy i rozporządzenia dotyczące budowy Pszoków. No one dopiero wchodziły w trakcie wprowadzania przepisów wykonawczych. Aby taki nowy Pszok spełniał wszystkie wymagania narzucone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, należało popełnić szereg uzgodnień i dokumentacji projektowej. Nie chciałbym mieć tego składowiska w centrum miasta, tak? Mam zbyt duże skupisko i nie chciałbym, żeby takie składowisko Pszoku znajdowało się w centrum miasta. To te temat był tutaj poruszany. Natomiast powiem z doświadczenia w kilku znajomych i swojego własnego sprzed 2 tygodni. Sam oddawałem odpady na ten Pszok. Sam zwoziłem tam zmieszane odpady po remontach i wszystko odbywało się profesjonalnie. Każdy samochód był osobno obsługiwany. Obsługa była w tym temacie na tyle przeszkolona, że poinformowała, gdzie mam oddać, gdzie mam rozłożyć, gdzie mam złożyć i wsypać dane śmieci, więc nie było żadnego problemu. Nowoczesność stąd, która przemawia za tą budową i ta obsługa według mnie była bardzo profesjonalna i podchodziła pozytywnie. Stąd ten Pszok według mnie jest jednym z dużych plusów, jeśli chodzi o kwestię tej całej uchwały. Dziękuję.